Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Mamy wreszcie wakacje, czas odpoczynku, relaksu, zwolnienia, więc dzisiaj chcę zaproponować Wam temat nieco inny, ale jakże ważny dla nas, a właściwie dla naszych dzieci. W ciągu roku ciągłego nam brakuje. Jesteśmy zabiegani i najczęściej jedyne, do czego sprowadza się nasz kontakt z dziećmi, to rzucone po pracy pytanie, jak tam w szkole, przedszkolu? I szybko rzucona zdawkowa odpowiedź, dobrze, i koniec. W rodzinach, które pracują do 15, zdarza się być może wspólny obiad, a już wszyscy starają się zasiąść przynajmniej do wspólnej kolacji. Jednak co z rodzinami, w których rodzice pracują od rana do nocy, a dzieci skazane są na towarzystwo dziadków? Otóż okazuje się, że nieważny jest czas spędzony z naszymi dziećmi, ale jego jakość. Aby był on wartościowy, te krótkie chwile poświęćmy całkowicie naszym pociechom. I właśnie wakacje to dobry czas na to, żeby zbliżyć się i zrobić wszystko to, co zostanie w pamięci naszych dzieci. Zatem wybierz się z nimi do biblioteki. To magiczne miejsce, gdzie maluch może poczuć zapach starych książek, nauczyć się panującej tam ciszy i szacunku dla czytających. Poza tym może sam wybrać książkę dla siebie. Nawet jeśli wydaje Ci się to teraz nieco dziwne, a dziecko nie skorzysta z dobrodziejstw biblioteki, zaszczepisz w nim miłość do słowa pisanego. To zaprocentuje w przyszłości. Poza tym, jeśli Ty czytasz w domu książki, dziecko to widzi, a jak pamiętasz, dzieci nas nie słuchają, tylko naśladują. Idź też z dzieckiem do muzeum. Nie tłumacz się, że jest za małe i nie ogarnie. Dzieci swój rozum mają i potrafią odbierać sztukę na swój własny sposób. Pamiętaj, że to otwiera horyzonty i uwrażliwia na sztukę i piękno. Wystarczy, że będzie to chociażby muzeum dinozaurów, jeżeli takie Twoje dziecko interesują. A przewodnik, który ciekawie o nich opowie, spowoduje u dziecka efekt wow. Jak było poważnie, to teraz kino i teatr. Nawet jeśli maluch nie jest w stanie wytrzymać do końca seansu, to i tak kino jest miejscem tajemniczym, gdzie otwiera się świat wyobraźni, a i tak może być przecież ze spektaklem dla dzieci. Skąd wiesz, co obudzi w Twoim dziecku pasję i kim zostanie w przyszłości? Daj mu wybór. Bierzcie się razem do lasu. Szukajcie śladów dzikich zwierząt. Tropcie je, pokaż dziecku paśnik i wytłumacz, jak żyją zwierzęta. Wdrapcie się wspólnie na drzewo, naucz szacunku do przyrody i przypomnij, że w lesie jesteśmy tylko gośćmi. Pozbierajcie wspólnie gałęzie i sami rozpalcie ognisko w wyznaczonym do tego miejscu bez użycia zapałek. To dopiero będzie wyzwanie. Przy okazji pokaż, jak ogień szybko wszystko trawi, także las. To doskonały czas na to, żeby przekazywać dziecku życiową mądrość i uczyć otaczającego nas świata. Wybierzcie się też na wycieczkę, gdziekolwiek, gdzieś, gdzie jeszcze nigdy nie byliście. Pokaż mu nowe miejsce, może góry, a może morze, jeziora, inny kraj, cokolwiek. Podglądajcie kulturę, naucz szacunku do odmienności i wspólnie uczestniczcie w życiu tamtego miejsca. A wieczorem połóżcie się razem na trawie, plaży, nieważne, i obserwujcie gwiazdy. Odnajdujcie różne konstelacje. Pokaż mu, jak duży jest tam wybór, jaka różnorodność. Pokaż duży wóz, gwiazdę polarną. Niech policzy gwiazdy i wybierze jedną, swoją. A może nazwie ją swoim imieniem, albo inaczej? A może podczas pełni powyjdźcie wspólnie do księżyca? W dzień też to zróbcie. Poobserwujcie chmury, jak płyną, jakie mają kształty, kolory, jakie są różnorodne. Zgadujcie te kształty, to doskonała zabawa. A gdy pada, ubierzcie kalosze i idźcie pochodzić w deszczu i poskakać po kałużach. Najlepiej jeszcze jak jest błoto i potem trzeba wyrzucić ubrudzone tym błotem spodnie. Jak pada śnieg, łapcie buzią płatki śniegu, idźcie na sanki, ulepcie bałwana. Albo zróbcie ze śniegu mur i rzucajcie się śnieżkami. Pobaw się ze swoim dzieckiem i sam poczuj się jak dziecko. Bezcenne. Żalisz się, że dziecko nie pomaga Ci przy obiedzie? A kiedy pozwoliłeś mu robić go razem z Tobą? Lepcie razem pierogi, posypcie się mąką,
Niech zrobi samo ciasto na naleśniki. Niech pomaga Ci we wszystkim. Upieczcie wspólnie pierniki na święta i je razem udekorujcie. Uwierz mi, uczysz w ten sposób samodzielności, nie zabijasz kreatywności, a także chęci pomocy i współpracy. Bałagan? Jasne, że potem trzeba odgruzować kuchnię. Ale w tym też przecież dziecko może Ci pomóc i będzie jeszcze większa frajda. Nie chcecie brudzić w kuchni? Idźcie na lody. Raz, nie zawsze, a taki obiad Twoja pociecha zapamięta na całe życie. Idź z dzieckiem do babci na działkę, albo u siebie pod domem niech zasadzi poziomki, a potem obserwuje jak rosną i czeka na pierwsze owoce. Nauczysz cierpliwości, odpowiedzialności i szacunku do pracy. A jak masz cały wolny dzień, to spędź go z nim na maksa. Idźcie na plac zabaw i nie myśl, że ktoś na Ciebie patrzy i ocenia. Taka stara i bawi się jak dziecko. Wskocz na karuzelę, puść się na tyrolce, powspinajcie się wspólnie na linach, pochuśtajcie na huśtawkach, zróbcie może zamek z piasku albo puszczajcie latawce. Uwierz mi, wszyscy będą Ci zazdrościć, że masz taki dystans do siebie. Twoje dziecko i Twoje wewnętrzne dziecko będą piszczeć z zachwytu. A na koniec pozwól dziecku iść późno spać. Wprawdzie nie będziesz mieć czasu dla siebie, ale na pewno rano pozwoli Ci się wyspać. Są wakacje, więc pozwólcie sobie na labę. Ja za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejną Energy Boost środę. Do zobaczenia. Marzena Śmigielska.